Od pierwszej zapowiedzi trzeciej części przygód Geralta z Rivii do jej premiery minęło ponad 2 lata. To był ciężki okres dla wszystkich fanów Wiedźmina. Czy opłacało się tyle czekać? Dowiecie się tego oglądając tą wideo recenzję. Nie będę się obszernie wypowiadał na temat fabuły gry, żeby wam zanadto nie zaspoilerować. Jedynie powiem, jak to się wszystko zaczyna. Geralt wraz z Vesemirem trafili do wsi Biały Sad w poszukiwaniu Yennefer. Od dłuższego czasu podążali jej tropem. Kiedy tylko odnajdują czarodziejkę, namawia ona Geralta, aby wyruszył odnaleźć Ciri. Na owych poszukiwaniach dziecka niespodzianki opiera się cała oś fabularna. W trakcie rozgrywki napotkamy wiele dobrze znanych już i świetnie napisanych postaci, zarówno z poprzednich gier, jak i z książek. Fani sagi zapewne wyłapią kilka smaczków podczas rozgrywki, gdyż jest tu trochę nawiązań. Rozgrywka jest oczywiście nieliniowa. Często zmuszeni jesteśmy podjąć jakiś wybór, lecz nie ma on moim zdaniem takich konsekwencji jak w Wiedźminie dwójce. Z czystym sercem muszę przyznać, że główny wątek fabularny w tej produkcji stoi na bardzo wysokim poziomie i powinien wystarczyć wam na minimum 50 godzin rozgrywki. Słowo minimum jest tutaj kluczowe. Świat gry jest tak ogromny i wypchany zawartością, że praktycznie niemożliwe jest ukończenie dzikiego gonu w tak krótkim czasie. Podczas zwiedzania tego ogromnego świata trafimy do kilku większych oraz mniejszych lokacji. Do tych większych należą wyspy Skellige, Ziemia Niczyja, czyli Velen, oraz Novigrad. Te mniejsze to Biały Sad, Kaer Morhen oraz Zamek Królewski w Wyzimie. Liczba questów pobocznych powala. Na każdym rogu znajdziemy coś ciekawego, czy to zlecenie na ubicie jakiegoś potwora, czy mieszkanie z będącym w potrzebie. Polowania na potwory są o wiele bardziej rozbudowane niż w poprzednich częściach. Tym razem musimy wypytać świadków, czy widzieli ową maszkarę, zbadać ciała jej ofiar, by w końcu wyśledzić ją w jej kryjówce. Następnie oczywiście ją zabić i zabrać trofeum dla zleceniodawcy. Pierwszy raz w historii serii możemy jeździć na koniu, skakać, pływać oraz nurkować. Dostępny jest też system szybkiej podróży, co jest logiczne, patrząc na to, jak rozległa jest mapa gry. Ekwipunek postaci został wykonany przemyślanie. Mamy tu siatki z itemami, ale nie jest to chaotyczne. Brak tu konkretnego sortowania przedmiotów, ale da się to przeżyć. Geralt ma naprawdę ogrom mieczy i zbroi do wyboru. Możemy je znaleźć eksplorując świat gry, bądź wytworzyć u odpowiedniego rzemieślnika, jeżeli znajdziemy schemat. System walki jest podobny do tego z Wiedźmina dwójki, ale doczekał się kilku zmian. Nadal mamy tu kombinację szybkich oraz silnych ciosów, lecz tym razem mają one nowe animacje. Geralt teraz robi mniej fikołków, a więcej uników, zaś znaki wiedźmińskie mają swoje alternatywne tryby. Na wyższych poziomach trudności do walk trzeba się przygotować. Nałożyć olej na miecz, poznać słabości potwora i wypić jakąś miksturkę. Owe wywary możemy przygotować z przeróżnych składników dostępnych w świecie gry. Możemy też skorzystać z przeróżnych petard. Nowością jest kusza, która służy głównie do strącania na ziemię latających przeciwników. Jeżeli chodzi o system rozwoju postaci, to standardowo mamy tu trzy drzewka. Szermierka, magia oraz alchemia. Maksymalnie możemy mieć aktywnych 12 umiejętności wspomaganych mutagenami. W poszukiwaniu przedmiotów bądź tropów potworów pomoże nam troszeczkę bardziej rozwinięty niż w poprzedniej części zmysł wiedźmiński. Istnym mistrzostwem jest w grze oprawa audio. Muzyka idealnie pasuje do momentów, w których ją słychać i na pewno chociaż jeden track zapamiętamy na dłużej. Kompozytorzy odwalili kawał dobrej roboty. Soundtrack idealnie podkreśla klimat gry. Jest to mroczna, dojrzała opowieść skierowana dla dorosłych graczy, gdyż pełna jest przekleństw, przemocy i nagości. Na szczęście czasami można się też pośmiać, bo humor w grze bywa niezły. Bledy Kevin, to wampir. Czy to już 1358? Nie. No to spierdalać. Dialogi są napisane świetnie, normalnie jakby pisał je sam Sapkowski. Nie nudzą i potrafią być naprawdę soczyste. Polski dubbing również jest bardzo dobry, ale do tego przyzwyczaiły nas już gry od CD Projekt Red. Z czym macie problem? Problem? Mamy tu jakiś problem? Nie. Chciałem tylko, żebyś poznał moich przyjaciół, zanim wypierdolą stąd w cholerę, bo właśnie się żegnali, prawda, Duke? Jeszcze się policzymy, Chivai. I to niedługo. Warto też wspomnieć o karcianej minigerce zwanej Gwintem.
Z początku nie ciągnęło mnie do niej, ale już tylko jak zacząłem w nią regularnie pogrywać, od razu zrozumiałem, że byłaby z tego świetna, zupełnie oddzielnie wydana gra. Graficznie gra prezentuje bardzo wysoki poziom, tekstury są ostre, efekty świetlne robią wrażenie, a całość wydaje się być bardzo estetyczna. Nieraz zatrzymałem się tylko po to, aby podziwiać piękne lokacje i krajobrazy. Optymalizacja gry jest całkiem dobra. Niestety widoczne jest pogorszenie jakości grafiki względem pierwszych zwiastunów. Twórcy tłumaczą to chęcią zrównania poziomu oprawy graficznej na wszystkich platformach. Przejdźmy do wad tej produkcji. Bardzo często napotkamy na swojej drodze przeróżne bugi, niektóre mniej irytujące i wręcz śmieszne, a inne nie pozwalające nawet ukończyć questa. Oczywiście to może zostać naprawione w kolejnych aktualizacjach. Niestety, często poruszanie Geralta sprawia problemy. Nie reaguje tak jak powinien, bądź zatrzymuje się na niewidzialnej ścianie. Zresztą tak samo jak jego koń. Kamera podczas walki w ciasnych pomieszczeniach potrafi wariować, na pewno nie ułatwiając nam zadania. Jednak największym minusem jest tutaj zakończenie. Mając za sobą wszystkie książki oraz obydwie poprzednie gry, spodziewałem się bardziej bliskiej konkluzji. Podsumowując, Wiedźmin 3 Gigon to genialna gra RPG z otwartym, wypełnionym zawartością i wiarygodnym światem. To dojrzała i dopracowana opowieść ze świetną muzyką i postaciami. Murowany kandydat do gry roku i zapewne najlepsza polska gra w historii. Każdy fan świata Wiedźmina bądź gier RPG powinien w nią zagrać czym prędzej. Trzecią część przygód Geralta oceniam na 9,7 na 10. Na drodze do dychy stanęły częste bugi oraz niesatysfakcjonujące zakończenie. Dziękuję za obejrzenie tej recenzji, zapraszam do dyskusji w komentarzach na temat gry oraz na odwiedzenie strony gamers.pl.